Ronaldo i Messi to dla nich najwięksi idole i chociaż twierdzą, że gra w piłkę jest przede wszystkim dobrą zabawą, to porażki z trudnością przyjmują na klatę. W zeszły weekend odbył się turniej piłki nożnej młodzików Tworków Cup 2015. Turniej został podzielony na dwa dni. W sobotę rywalizowało ze sobą 12 drużyn z rocznika 2003 i młodsi. Z kolei w niedzielę na boisko wyszło 14 drużyn z rocznikiem 2004 i 2005. Jak przegracie mecz, co czujecie wtedy? Nie wiem, złość. Na pewno złość. Załamanie. Jesteśmy to wygrać, tak? Ale jest dodatkowa taka motywacja, żeby jeszcze się polepszyć, żeby następnym razem się udało? Tak, jest. Nieraz tak było. Co rok lepiej. A jak często trenujecie, powiedzcie? Codziennie. 3 godziny tygodniowo. 16 godzin tygodniowo. Wow. Bo my jesteśmy w klasie sportowej, więc plus różne mecze w weekendy. Co jest fajnego w piłce nożnej? Wszystko. No, to znaczy? Strzelanie bramek. Bieganie wszędzie. Fajna zabawa przede wszystkim. A wy chcecie być piłkarzami w przyszłości? Oczywiście. Tak. A kto jest waszym ulubionym piłkarzem? Ronaldo. Messi. Czyli bez niespodzianek, tak? Najlepsi piłkarze świata. Mamy drużyny z rocznika 2005 i młodszych. W dniu jutrzejszym mamy nawet drużynę z Berlina, są drużyny z Czech, no i z naszego regionu i nie tylko, bo mamy także drużynę z Kluczborka, Czerwionki, Leszczyn i tak dalej. W dniu dzisiejszym rozgrywki wyglądają w ten sposób, że drużyny zostały podzielone na dwie grupy po 6 zespołów. W rywalizacji każdy z każdym, no i teraz w zależności od miejsc, właśnie rozgrywki grupowe się kończą. Będziemy mieli rundę finałową, w której każda z drużyn rozegra jeszcze jeden mecz o miejsce w zależności od tego, w które miejsce zajęli w grupie. Czyli w finale drużyny numer jeden z grup i o trzecie, czwarte miejsce drużyny numer dwa i tak po kolei. Jak się okazało, im młodszy zawodnik, tym bardziej przeżywa każdy mecz i towarzyszące mu emocje, te pozytywne, jak i negatywne, od razu wypisane są na jego twarzy. Widać tą różnicę czasami między seniorami a dzieciami, że dzieci to akurat naprawdę tą ambicję mają dużą i przeżywają to, oni to do końca walczą i zawsze chcą wygrać ten mecz, nie? Że czasami jestem ciężko. A jak szybko można rozpoznać taką perełkę, taki wrodzony talent? Wie pani, co mamy tutaj, prowadzimy drużynę od skrzatów, to już od tego małego, jak się to mówi, małego bajtla 5 lat, od razu to widać po prostu te drygi do tego, że to już naprawdę, to już od małego widać. Czyli dość szybko można rozpoznać. Dość szybko. Tylko później takie perełki, jakby to powiedzieć, w takich klubach u nas się to nie utrzymałem, wiadomo. My te dzieci też nie trzymiemy, jeżeli chce się rozwijać dalej, oczywiście zawodnik idzie dalej, także życzymy mu jak najbardziej po prostu, żeby powodzenia w innych klubach, żeby się zawodnik rozwijał. Chciałbym podziękować właśnie głównie sponsorom wójtowi i najbardziej właśnie rodzicom, nie? Bo jednak to trzeba tu przyjść, pomóc, porozkładać. To naprawdę, samemu się to nie zrobi, nie? Gdyby nie rodzice, to jednak duża cegiełka. Jak się pracuje z takimi młodymi piłkarzami? Och, specyficznie to przede wszystkim. Mam doświadczenie z tym już duże, nawet pracuję z 5-6-latkami, to już dla mnie są najstarsi chłopcy. Także dokładnie, to specyficzna praca, przede wszystkim trzeba kłaść uwagę nie tylko na rozwój piłkarski, ale tak naprawdę ogólnorozwojowy, żeby chłopcy po prostu mieli szansę stać się jakimiś tam piłkarzami. Niekoniecznie każdy nim zostanie, ale na pewno trzeba zaszczepić tą nutkę tego sportu, tego ruchu i również, żeby byli dobrymi ludźmi, także nie tylko o sport tutaj chodzi. Przez sport powiedzmy kształcimy, ale naprawdę na szerokiej płaszczyźnie. To już trzecia edycja tego turnieju. Jego ranga rośnie i liczba drużyn, które się zgłaszają również. Dlatego z uwagi na możliwości organizacyjne, miejsca w uczestnictwie są wyraźnie ograniczone i jest to zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Komu pan dzisiaj kibicuje? No komu? No swoim. Swoim, czyli? MKS Kluczbork. Aha, a tam jacyś synowie grają w drużynie? Grają. Aha. I jak to dzisiaj się wygląda z tą drużyną? No jest dobrze. Jest dobrze. Aha, czyli jest szansa na puchar? Oczywiście, szansa zawsze jest. Jesteście już po meczu, przed meczem? Jeszcze jeden mecz będziemy grali. Teraz o miejsca już. Teraz będziemy grali o 7 miejsce. A ile dzisiaj zagraliście już meczy? 5. 5 meczy od samego rana? No. A jesteście zmęczeni już? Nie.
Jeszcze siły wystarczy, jeszcze mamy w Lubomie jeden mecz. Czyli kondycja jest dobra? Tak. Tak. A ilu z was chce zostać piłkarzami w przyszłości, zajmować się zawodowo tym? Wszyscy. Poważnie? To taki fajny zawód? Tak. No. A dobrą kasę się zarabia chyba, co? No. Tak. A co jest fajnego w piłce, powiedzcie? Przede wszystkim dobra zabawa i radość tej gry. I waleczność. I to, że można pokazać swoje wszystkie umiejętności. Pierwszy dzień tworkowskiego turnieju wygrał zespół MKS Żory, który pokonał w finale MKP Odrę Wodzisław. I to w ręce tej drużyny został wręczony Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice.